Dzień dobry, witam serdecznie właścicieli pojazdów marki Kia bądź Hyundai. Jeżeli oglądacie ten film, prawdopodobnie może się okazać sytuacja, że macie problem z grzytającej jedynki w tego typu pojeździe bądź ciężko wchodzących biegów. Otóż tym filmem będę się starał naprowadzić, co z tym zrobić, ewentualnie jak sobie ułatwić życie, żeby nie naciągać się niepotrzebnie na koszty. Ale nim do tego dojdę, chcę podziękować osobom, którzy dzielą się na kanale informacjami takimi, jak na przykład gdzieś coś tam komuś pomóc, naprawić i tak dalej, a w szczególności osobom, którym pomogłem w jakiś sposób, bądź starałem się pomóc i coś tam się udało i oni się dzielą z tym, że faktycznie to się sprawdziło i tak dalej. Także kto zna mój kanał, no to może przesunąć to dalej. Kto jest nowy, to zapraszam do przyłączenia się. I teraz przechodzimy do sedna sprawy. Więc tak, może się zdarzyć, że ktoś posiada pojazd na przykład marki Hyundai, przykładowo strzelmy markę, oczywiście może nie markę, tylko model, i30 na przykład. Wiem, że te problemy się zdarzają, bardzo często ludzie na forach poruszają te tematy. Mi się zdarzył również parę razy taki problem. Oczywiście telefonicznie udało się mi kilku osobom pomóc, ale nie do każdego mogę dotrzeć telefonicznie i niestety takiej możliwości nie mam i nie chciałbym telefonicznie każdemu, dlatego też nie udostępniam telefonu ze względu na to, że najnormalniej w życiu wy musicie sobie zdawać sprawę, że ja jestem sam, was kilkadziesiąt osób piszących do mnie. No i niestety każdemu bym nie podołał, a tym bardziej zabrakłoby mi czasu. No właśnie, dobra, przechodzimy do tematu, więc tak. Mamy Hyundai'a, mamy i30, co prawda tutaj siedzi Kia, nie? Ale to jest generalnie to samo rozwiązanie. Więc zdarza się sytuacja tego typu, że nie chcą wchodzić biegi startowe, czyli nie wchodzi jedynka, bądź wchodzi bardzo ciężko, zgrzytając przy tym oczywiście, bądź wchodzi bieg wsteczny również na tej samej zasadzie. A reszta biegów może się zachowywać w ten sposób, że trzeba szukać, ruszając dźwignią, lewarkiem do zmiany biegów, aż ten bieg wejdzie, więc w ten czas zaczyna się problem. Bo wiadomo, jeżeli podczas jazdy biegi możemy zmienić również bez sprzęgła, bo da się, testowałem to, kiedyś wam pokażę filmik, że można jechać samochodem bez używania sprzęgła. Natomiast najgorzej jest przy ruszeniu, bo wiadomo, że do ruszenia skrzynia jest napędzona, no i niestety wbić bieg jest praktycznie rzecz biorąc nierealne. No choć wiem, że można, ale to wierzcie mi, nie róbcie takich rzeczy. Generalnie, jak już jesteśmy przy tym problemie, to powiem wam tak. Jeżeli padnie wam sprzęgło i macie problem, że ten bieg nie chce wam się wbić, to najnormalniej w życiu postawcie sobie samochód, on już i tak już stoi, nie? Zgaście sobie samochód, wbijcie sobie bieg pierwszy. Jeżeli macie bieg drugi i bardzo mocny akumulator, to wystartujecie z rozrusznika i najnormalniej w życiu tym samochodem dojedziecie nawet na tej jedynce, gdyby to miało dojechać gdzieś tam do warsztatu, do kogoś, kto wam pomoże, a nie będziecie stali na drodze, blokowali skrzyżowania, aż ktoś wam w końcu przyładuje w tył, albo w bok, albo się doczepi i będzie szukał dziury w całym. Ale to nie tędy droga i nie o tym temat. Generalnie skupiamy się na tym, na czym na początku filmu powiedziałem. Nie wchodzący bieg pierwszy, zgrzytanie przy wchodzeniu biegu pierwszego. I otóż, co można zrobić? Wiadomo, że możemy się wziąć za samą wymianę sprzęgła, natomiast nie zawsze to rozwiązuje sytuację, dlatego że jest problem z zaworkiem w układzie hydraulicznym sprzęgła, a jak wiecie bardzo dobrze, sprzęgło pracuje w tym samochodzie, jak w każdym zresztą, na płynie hamulcowym, czyli płyn hamulcowy dostaje się do pompki sprzęgła i najnormalniej w życiu podąża sobie później do układu skrzyni, tam już jest siłownik wykonawczy, który wysprzęgla nam skrzynię biegów.
może nie skrzyni jak samo sprzęgło, ale no to sprzęgło jest sprzęgłe, więc go musimy wysprzęglić, nie? Nawet jeżeli mi się przejezdyczył, no to kurczę, nie musicie się z tego śmiać, tylko możecie poklaskać, bo ja staram się pomóc, więc to też nie jest tak hop. Więc tak, co możemy zrobić? Pierwsza diagnoza, jeżeli to będzie widać, myślę, że będzie to widać. Mam dwie nogi, nie? Wiecie bardzo dobrze, to jest pojazd nie w automacie, skrzynia manualna. Więc pierwszy efekt, który możemy sami sobie zdiagnozować i namierzyć, jak na co dzień jeździcie samochodem, to położenie nogi na sprzęgło po kawałeczku już zaczyna stawiać opór i później do samego końca ten opór czujecie. Oczywiście robimy sobie test, taki eksperyment na zgaszonym silniku. Jest to najwygodniej robić, bo jest najbezpieczniej. Przypadkiem sobie nie wbijecie biegu. Natomiast rzecz jest jaka. Gdyby się zdarzyła Wam sytuacja tego typu, że na przykład, jak w tym momencie, dlatego postanowiłem nagrać ten film, bo w tym momencie u mnie to wystąpiło, ja Wam pokażę, co z tym zrobię, bez zabiegu jakiegokolwiek warsztatu. Co prawda ten problem nie rozwiązuje problemu nie rozwiązuje na zawsze, ale na jakiś bardzo długi czas pomaga w 100% i nie trzeba robić ingerencji, wydawać kasy na niepotrzebny warsztat. A jeżeli warsztat to słucha, no to macie już szybką poradę, jak coś tam naprawić, nie? W każdym razie rzecz jest jaka. Jeżeli mamy efekt taki, że jak na początku powiedziałem, wciskamy sprzęgło i powiedzmy po centymetrze, dwóch już zaczynamy myć opór i ten opór jest stawiany taką samą siłą przez cały czas, to wiemy, że tutaj, jeśli chodzi o kwestię napędu całej hydrauliki przez nasz pedał, jest wszystko ok. Ale gdy zdarzy się sytuacja taka, że kładziecie nogę na sprzęgło i wasz pedał jest, powiedzmy, tą 1/3 miękki, to musimy sobie zdawać sprawę, że w takim momencie biegi nam wchodzić nie będą chciały, bądź będą wchodziły ze zgrzytem jedynki, bądź bardzo ciężko. I nawet jeżeli ten pedał wciśniemy do końca na maksa w podłogę, to może się zdarzyć, że ten bieg będzie zgrzytał i niestety nie wejdzie, bądź wejdzie ze zgrzytem bardzo dużym i niepotrzebnie, żebyśmy sobie nie psuli, nie niszczyli skrzyni biegów. Zrobimy taki zabieg. Kładziemy nogę na sprzęgle. Nie będzie tego może do końca widać na nagraniu, dlatego ja Wam będę się starał wytłumaczyć. Zobaczcie najpierw, co ja robię. I w tym momencie już wyczuwam od samego, w tym momencie położyłem nogę na sprzęgło, już czuję opór. I ten opór wyczuwam już w tym momencie do samego końca, taką samą siłę działającą. Powtórzę to jeszcze raz, co zrobiłem. Wciskamy sprzęgło, po tym robimy strzał tego sprzęgła. Musicie to zrobić dosyć energicznie i dosyć szybko. Po prostu musimy zmusić siłownik do tego, żeby jego ten czas bezwładności po prostu był krótszy, dlatego że my to powodujemy naciskając pedał sprzęgła i w ten czas powodujemy to, że ten zaworek z powrotem się przywraca do stanu pierwotnego, powoduje to, że zaciąga cały ten płyn i ponownie możemy sobie to sprzęgło używać. Więc zrobimy jeszcze raz. Mamy nogę, kładziemy na sprzęgło. Również powiem Wam jedną rzecz, jak przy tym jestem, bo mogę zapomnieć. Może się zdarzyć sytuacja taka, że pomoże Wam zabieg tego typu. Wciskamy sprzęgło do końca, po tym zsuwamy nogę ze sprzęgła. O, tak jak w tym momencie ja to zrobiłem, pedał strzelił. I również w niektórych pojazdach pomaga taka metoda, ale jeżeli Wam nie pomaga, to robimy po prostu dwa bardzo szybkie naciśnięcia sprzęgła, czego może nie być widać na nagraniu, dlatego w tym momencie ja Wam od razu mówię. Więc naciskamy sprzęgło, wciskamy go ponownie, robimy to bardzo szybko. I mój pedał, mimo takich zabiegów w tym momencie, co zrobiłem, nie wrócił już do stanu pierwotnego, jaki był przed nagraniem filmu, czyli do połowy miękki. I w tym momencie ja spokojnie odczuwam już po pierwszym zabiegu, że to sprzęgło w zupełności i w całości, czyli w całości w sensie takim, że ten opór jest stawiany na całej, po prostu na całym wychyle tego pedału taki sam. Więc jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy wytrwali. Jeżeli Wasz pedał jest prawie do połowy miękki i dopiero później odczuwacie ten opór,
to może się okazać, że Wam nie wysprzęgli siłownik i wejdzie jedynka ze zgrzytem czy wsteczny. Później będzie podczas jazdy wyszukiwanie, żeby bieg wszedł. Natomiast jeżeli zrobimy zabieg taki, wciskamy to sprzęgło, po czym robimy strzał i to sprzęgło już automatycznie wraca do pozycji takiej, gdzie zmusiliśmy ten siłownik do powrotu taki, jaki był. I myślę, że jeżeli sobie w ten sposób zrobicie, że taki prosty teścik, połowa sprzęgła jest miękka, a zwrócicie uwagę, że po zrobieniu zabiegu na przykład strzału pedałem bądź takiego szybkiego ruchu, jak ja zrobiłem, i będziecie odczuwali już zmianę taką, że macie ten opór faktycznie od samego początku naciskania sprzęgła, to będziecie wiedzieli, że wasze sprzęgło już działa w zupełności i wtedy proszę o komentarz bądź sam wpis, kurczę, pod filmem, że komuś się faktycznie udało, że to się sprawdziło i tak dalej, nie? No, także póki co na razie. Dziękuję. A, i słuchajcie, taka bardzo ważna rzecz. Mam taką gorącą prośbę, mimo że powtarzam już to po raz kolejny na którymś filmie. Jeżeli piszecie do mnie prośbę jakąś, na przykład jakaś tam sprawa dotycząca filmu sprzęgła, żeby Wam coś doradzić, to nie piszcie tego pod problemem silnika, na przykład układu smarowania. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest mi, jeżeli ja pamiętam, że aha, komuś napisałem, co ma coś zrobić, ale napisał to ktoś, kurczę, pod silnikiem, więc ja tak, no, Holender, pisałem o sprzęgle, gdzie to jest sprzęgle? No nie, nie ma, więc ja nie jestem w stanie na tylu filmach, które mam, znaleźć po prostu ten wpis, więc starajcie się mniej więcej ustosunkować, czego dotyczy sprawa i pod takim filmem sobie piszcie ten problem, a nie na przykład jak kiedyś gdzieś tam wkleiłem coś na temat zabawki, a ktoś później mi pisał na temat silnika i miał, ale że ja mu nie odpisałem. No niestety, no wierzcie mi, że nie sposób po wszystkich filmach latać, coś nowego doszło czy nie doszło. Także jeszcze raz dziękuję, szerokości życzę i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć. No właśnie, zatrzymałem się jeszcze, żeby powrócić do tych, którzy wytrwali, byli i oglądali ten film do końca. Może się zdarzyć Wam sytuacja taka, że mimo dwóch wciśnięć sprzęgła całego do końca nie uda się Wam przewrócić siłownika, żeby zaciągnął sobie cały płyn. W ten czas zróbcie to samo, tylko nie wykonujcie całego wciśnięcia pedału, tylko zróbcie sobie takie krótkie naciśnięcia. Krótkie, czyli nie pedał cały wciśnięty, tylko zróbcie sobie takie kilkucentymetrowe dwa strzały, bo wtedy siłownik już jest po części napełniony płynem, a resztę Wy po prostu mu pomagacie. I to się sprawdza. Także ktoś, kto wytrwał do końca, no to się dowiedział. A ci, którzy nie wytrwali, no to cisną do końca i czasem może się okazać, że na tyle jest zaworek przyblokowany, że niestety nie podciągnie płynu. No, także jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, hej.